miniony weekend na torze motokrosowym w Cieszynie Boguszowicach nie zabrakło sportowych emocji. Odbyły się tam Mistrzostwa Europy w klasie quad oraz zawody sidecarów. Mistrzostwa Europy w klasie quad zagościły pierwszy raz do nas do Cieszyna. Mamy tor przygotowany z homologacją pod Mistrzostwa Świata, czyli on jest dosyć szeroki, 10 metrów, czyli bez problemu można tą dyscyplinę tutaj uprawiać, bezpiecznie przede wszystkim. I oprócz tego zaprosiliśmy gościnnie naszych sąsiadów tutaj z Czech, żeby też pokazali nową dyscyplinę u nas w kraju, którą chcielibyśmy zaszczepić tutaj kibiców, jak jest sidecar. Motocykl wygląda jak crossowy, tylko że jest do tego wózek boczny i jedzie dwóch zawodników na jednym motocyklu i bardzo muszą razem współpracować, żeby to wszystko dobrze wyglądało przede wszystkim, a jak najważniejsze, żeby było bezpiecznie. Na zawody przyleciał i to dosłownie Rafał Sonik, kierowca rajdowy startujący głównie na quadach w rajdach terenowych. Jeżeli są quady, no to oczywiście musi być Rafał. Jest jednak twarzą tutaj bardzo rozpoznawalną na całym świecie i bardzo mocno promuje sporty, jeżeli chodzi o motorowe w quadach. Stąd też zaprosiliśmy go, żeby był naszym gościem tutaj specjalnym. Zamykam oczy, wspominam początki tego toru. Przez pierwsze 2 czy 3 lata przyjeżdżałem tu trenować, więc o, proszę bardzo, i już jadę. Ale to też niestety jedyna możliwość dzisiaj, bo wciąż czuję skutki kontuzji i muszę się jeszcze po prostu porządnie wyleczyć. Zresztą motocross to już tylko dla mnie marzenie, bo ja jeżdżę w sposób taki, żeby no, daje z siebie maksimum, a w motokrosie dzisiaj młodziaki na pewno byliby ode mnie szybsi, choć mam przyjemność ze skakania quadem wciąż. Skaczę quadami, mam 450, tam każdy dekagram zbędny trzeba wtedy usuwać, rozmontowujemy nawigację i wszystkie inne rzeczy, które są zbędne, ponieważ prolog w Mistrzostwach Świata w rajdzie Sardynii, prolog odbywa się najczęściej na torze motokrosowym, o kolejności startów decydują czasy z tego prologu, więc żeby wystartować w czołówce rajdu od razu od pierwszego dnia, trzeba wygrać prolog albo być w trójce w prologu na torze motokrosowym. Do tego motokros jest mi co roku przez 2-3 miesiące bardzo potrzebny. Kłady kładami, ale dzisiaj też taki ciekawy sprzęt, sidecary. Sidecary to, można powiedzieć dziś współczesnym językiem, wynalazek, tyle że wynalazek bardzo już stary, bo kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, zamontowano wózek boczny do motocykla. Wtedy to były przede wszystkim motocykle wojskowe, wojenne, a później ktoś wymyślił, żeby zacząć się nimi ścigać i tak krok po kroku okazało się, że można również jeździć motocross. Wtedy ten motocykl i wózeczek musi być leciutki, musi jechać dwóch facetów. Ja jeździłem po trzech na motocyklu z wózkiem bocznym, ale było ciężko. W motocrossie sidecarów ściga się po dwóch zawodników i muszą świetnie ze sobą współpracować. Muszą być naprawdę perfekcyjnie zgrani. Czy ten tor jest odpowiedni właśnie do sidecarów? Dla sidecarów ten tor moim zdaniem jest niezwykle trudny, dlatego że tu znajduje się na zboczu góry i to jest albo skok podjazd, albo skok zjazd. Sidecary wraz z zawodnikami mają dużą masę, więc żeby zhamować na zjeździe taką masę, trzeba o wiele wcześniej zacząć hamować. Z kolei silnik nie jest wielki, więc żeby rozpędzić go znowu pod górę też niełatwo. To nie jest tor ani łatwy, ani też chyba zbyt przyjemny dla zawodników sidecaru. Muszą się tu strasznie napracować, a są relatywnie małe prędkości. Ale widowiskowe na pewno. Widowiskowy, no bo wszystko jest rozłożone w, tak amfiteatralnie. Widzowie mogą sobie elegancko z jednego miejsca wszystko zobaczyć, a na tych płaskich torach najczęściej widać tylko mały fragment i trzeba pewnie wyjść na drzewo, żeby widzieć więcej. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pomimo upalnej aury kibiców nie brakowało. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.